Znajdujemy się w rozmównicy zakonu nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, popularna nazwa siostry wizytki. Pochodzi ona od słowa łacińskiego visitatio, nawiedzenie. Założycielem zakonu jest święty Franciszek Salezy, który żył na przełomie XVI-XVII wieku. Był biskupem Genewy, rezydującym w Ansi w Sabaudi. Był wybitnym teologiem, humanistą, znawcą ludzkich dusz, kierownikiem duchowym, spowiednikiem. Jako spowiednik spostrzegł, że jest wiele dusz kobiecych, które mają powołanie do życia zakonnego, ale ze względu na słabe zdrowie nie potrafiły podołać ciężkim regułom, które kładły nacisk na pokutę zewnętrzną. I dlatego pragnął stworzyć zakon, który właśnie nie kładąc nacisku na pokutę zewnętrzną, ale na pracę wewnętrzną, umartwienie wewnętrzne, umartwienie swojej woli, wspomagałoby swoją ofiarą i modlitwą Kościół Święty. Do Polski sprowadziła siostry wizytki królowa Maria Ludwika w 1654 roku. W 1694 roku Anna Dezelstowa ufundowała klasztor wizytek w Wilnie na wzgórzu Słubocz. Życie zakonne rozwijało się przez 168 lat w Wilnie do czasu powstania styczniowego, kiedy zgromadzenia zakony i duchowieństwo uderzyły represje gubernatora Murawiewa. W 1863 roku wydał dekret banicyjny zmuszający siostry do opuszczenia Polski. Siostry wileńskie skierowały się wtedy do Francji, osiadły w Wersalu. Stopniowo rozwijało się zgromadzenie we Francji przez 35 lat. W 1901 roku rząd francuski, liberalny, wydał zarządzenie, które nie pozwalały prowadzić działalności zakonom obcokrajowym. Siostry wtedy zapragnęły wrócić do ojczyzny, do Galicji. Była to jedyna dzielnica polska, do której mogły powrócić. Przyjął je do Jasła święty obecnie biskup Józef Sebastian Pelczar. Zatrzymały się początkowo w Cieklinie, w dworku należącym do sióstr Norbertanek i rozpoczęły budowę klasztoru w Jaśle. W 1902 roku ksiądz kanclerz Wiejowski położył kamień pod budowę klasztoru, a rok później pod budowę kościoła. Już w 1903 roku w październiku siostry mogły się wprowadzić do części wybudowanego klasztoru. Rok później, w 1904 roku, kościół został konsekrowany i biskup Sebastian Pelczar założył klauzurę papieską. W klasztorze jest nas sióstr 14, to znaczy jest nas wszystkich 14, w klasztorze 13, jedna siostra wyjechała do pomocy do naszych sióstr do Francji. Jeżeli chodzi o nasz dzień, to on składa się, znaczy płynie takim torem, powiedzmy, od rannego wstania, gdy całą duszę, gdy się przebudzimy, całą duszę zagłębiamy w Bogu. I poprzez właśnie modlitwę, pracę, tak zwyczajną pracę domową, a także właśnie no musimy coś zapracować na życie, czy wydawanie książek, czy praca arcybractwa, które prowadzi klasztor, poprzez ten, czy hafty liturgiczne też. To jest ta nasza praca, która jest ciągle przerywana i jest czas na modlitwę. Ponieważ to jest
klasztor klauzurowy, więc siostry nie wychodzą, tylko już w takich specjalnych, na specjalne pozwolenie, jeżeli konieczność jest wyjścia. A tak to obsługuje klasztor siostra, tak zwana siostra zewnętrzna. Ona się sama do tego już jest, przychodzi do klasztoru, jest w nowicjacie i wtedy już deklaruje się, że będzie siostrą zewnętrzną. Ona zajmuje się kościołem, sakrystią i jak potrzeba, to właśnie też na zakupy to już przychodzi. Ale też może wejść do klauzury, jak ma wolny czas, być siostrą. Ja już jestem 38 lat. Jak przyszłam do klasztoru, tu na górkę i właściwie moim takim, chyba od dziecka jakoś czułam to powołanie, ale czułam, że nie znałam właściwie takich klasztorów klauzurowych, ale czułam, że jeżeli mam pójść, to chyba tak, żeby się całkowicie oddać Bogu. Żeby jakoś tym żyłam i dlatego